Kamil, jakiś dziwny strasznie ten mecz, taki Adam Romański nazwał go błotnistym co najmniej. Powiedz, jak to wyglądało z parkietu? No, takie samo mam wrażenie. Wydaje się, że obie drużyny badały siebie nawzajem. Dużo niecelnych rzutów, straty, takiej dużo fizycznej walki, ale mało takiej czysto koszykarskiej. Natomiast my po takim błotnistym, nazwijmy to, meczu możemy być szczęśliwi, bo zawsze brzydkie zwycięstwo smakuje lepiej niż piękna porażka. No to powinieneś się przede wszystkim uśmiechnąć, ale z czego to wyglądało? Jednak zmęczenie czy nerwy? No przecież dawno nie było was w finale, prawda? Zespół z Ostrowa po raz pierwszy dosięga tego zaszczytu. Możliwe, że po trochu jedno i drugie, natomiast nie ma co się tłumaczyć. Trzeba wychodzić i oddawać celne rzuty z linii rzutów wolnych, chociażby moje, te dwa ostatnie. Tutaj nie ma czym się, no nie wiem, usprawiedliwiać. Wydaje się, że tutaj dużo taktyki dzisiaj było z obu stron i teraz jest kwestia tego, żeby się odpocząć i to sobotnie spotkanie będzie naprawdę piekielnie ważne. Bronimy dalej swojego parkietu. Mam takie pytanie dotyczące Adama Łapety, bo przez większość spotkania Adam rewelacyjnie pod koszem, przede wszystkim własnym, grał. A jednak twoje dwójkowe zadania, zagrania z Sobinem właśnie, uruchomiły jakby zdobywanie punktów. Tak to miało wyglądać? Nie było to trochę na siłę? Nie, wydaje się, że bardzo głęboko w obronie gier dwójkowych gra Adam i właśnie chcieliśmy to wykorzystać, żeby atakować go jak najbardziej, przytrzymywać na zasłonie gracza kryjącego zawodnika obwodowego, przy tym robić przewagę 2-1. Udawało nam się to wykorzystać. Josip dzisiaj trafiał te swoje floterki klasyczne, starobałkańskie i fajnie. No, Adam był bezradny troszeczkę, chociaż parę czap rozdał, ale w końcówce no to myślę, że no Josip pokazał wyższość. Co teraz? Dzień przerwy tylko? Odpoczynek czy jeszcze jakieś nowe taktyczne pomysły trenera Igora Milicicza? Znając coacha, to na pewno coś wymyśli. Już dzisiaj będą pewnie siadać ze stałym sztabem do analizy dzisiejszego spotkania i my mamy odpoczynek, ale tylko dzisiaj. Jutro pewnie trening i kolejna dawka taktyczna ze strony sztabu. A w sobotę nowa karta, nowe rozdanie. Miejmy nadzieję, że nawet po błotnistym meczu, chociaż pewnie wszyscy widzowie woleliby piękny spektakl, my zejdziemy zwycięsko z parkietu. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Pierwszy mecz finałowy na korzyść Anwilu Włocławek 1-0, a my wracamy do naszych ekspertów w studio. Błotnisty mecz. Pagien...